11 już mamy. Brakuje nam 9. Niedobrze. O, tam widzę. Oczywiście Shepard nie zejdzie, żeby inaczej. O, udało się zebrać. Dobra. 12. O, Jesus. To będzie... A, tam jeszcze jest. Dobra. Widzę. Robert Felawa. Koło, bo Shepard nie może skakać, nie? Dobra, to jest pierwiastek 0, tylko żadnych nieśmiertelników. Tu zaś nie wejdę, oczywiście. Zaraz, tu żeśmy byli, Boże. Będzie ciężko znaleźć te inne. O Boże, Shepard, proszę cię. Gdzie by tu jeszcze iść? Teraz kręcę się w kółko. Tam byłam, czy nie byłam? Byłam, tu był ten datapad. Jeszcze tam w ogóle po drodze będziemy musieli znowu odwiedzić Omegę, bo Arii musimy oddać jakiś tam też datapad. O, skrzynia. Co tam mrygało? Co tam mrygało? Aha, to już wzięliśmy. O, tam widzę. No to mamy problem, bo jeszcze 4. Ojoj, to jak szukanie igły w stogu siana. Znaczy, może ta lokacja nie jest aż tak duża, ale ja ich tu nie widzę, tych nieśmiertelników. No, jeszcze Shepard mi utrudnia sprawę. Jakżeby inaczej. Tam byłam. Tam byłam. Wszędzie już byłam. Czy się nie mogę spiąć? Nie. Tu byłam, w tej okolicy. Wysiadłam z tego mojego pojazdu interesującego. Tu wokół było sporo tych nieśmiertelników chyba. Może jeszcze obok tego Mako. Zaraz będę wyłączać. O! Flashback się włączył dopiero teraz.
zaraz chyba będę wyłączać nagrywanie i sama poszukam tych nieśmiertelników. Chcę je znaleźć. Dobrze, nie widzę ich. Naprawdę ich nie widzę. Ślepa jestem, albo są tak dobrze ukryte. Tak, wiemy o tym, że chcemy umieścić pomnik. Hełm! O, o, to ciekawe. Ja szukałam nieśmiertelników, nie hełma. A, swój zaginiony hełm. Nieźle. Ale ja chcę nieśmiertelniki. Tu już byłam. Gdzieś musi być jeszcze miejsce, w które nie zajrzałam. Tylko gdzie? Dobra, to zapewne was bardzo nudzi. Może tam na górę da się jeszcze dostać jakoś? Ale nie wiem jak. No, Shepard nie może skakać jak Lara Croft, więc... niestety sprawę mamy utrudnioną. Dobra, wiecie co? Ja poszukam sama i jak znajdę jeszcze coś ciekawego, czy jakieś nieśmiertelniki, to wam pokażę, gdzie je znalazłam, żeby nie było. Bo to będzie strasznie nudne. No, więc na razie. Okej, już wiem, w czym problem. Widzieliście te skrzynie, prawda? One są tak rozstawione. W tych skrzyniach są nieśmiertelniki. Wystarczyło rozwalić skrzynie i dostajemy się do nieśmiertelnika. To dlatego nie mogłam ich znaleźć. Nie wiedziałam, że te skrzynie służą do właśnie rozwalenia, żeby znaleźć te nieśmiertelniki, bo do tej pory te takie skrzynie do rozwalania to jakieś wybuchowe były. No ale dobrze, to w takim razie teraz musimy po prostu się przejść po tych skrzyniach i to zebrać i rozwalić. O, już myślałam, że sobie dam spokój z tym szukaniem tego. Tylko ja mam w ogóle, jaki ja mam... Aha, maszynowy. Zwykły pistolet. Zaraz, tu nie było nieśmiertelnika. O... Albo wzięłam. Bo już nie wiem. Dobra. Czekajcie, no gdzie były jeszcze te skrzynie? Boże. O, tam była na górze. A, Shepard, jak ty biegałaś szybciej? To jest pytanie. Zabierz. Jeszcze jeden. Proszę Państwa. I będziemy mieli pełne 20. A, gdzie ta skrzynia może być? O, tam widzę jakąś skrzynię. Nie. Jak było bieganie? A, dobra. Mamy wszystkie, to możemy postawić pomnik grzecznie i idziemy z tego smutnego miejsca. Jeszcze zapis. A, to musi być na jakimś konkretnym miejscu ten pomnik. A może w każdym miejscu, w którym żeśmy odwiedzili. O, tutaj.
go ma. No dobrze, czy my już możemy wracać, czy... Nie, chyba nie. Postawiono pomnik, a rodziny zaginionych członków zostały poinformowane o ich ofierze. Okej. Wykonane, wykonane, wykonane. No dobrze. To skoro tak, to chyba możemy już wracać. Tak, wróć na Normandię. To jest prom w ogóle. Ciekawe. No, takie smutne miejsce. Szkoda mi tej Normandii. No i tych wszystkich ludzi, którzy zginęli, bo to tak... przygnębiające trochę. Jeszcze odzyskałam swój zaginiony hełm. Postawimy sobie w naszej kajucie kapitańskiej za szkłem. Trochę kredytów, trochę pierwiastka. Sypcie i się wcytuj. No dobrze. Mamy jakieś wiadomości? Na pani prywatnym terminalu jest nowa wiadomość. O, co ciekawe. Jaką to mamy znowu? O, zaopiekuj się Garusem. Nala Butler. Czyli byłoby dobrze porozmawiać z Garusem o tym. Oczywiście, że się zaopiekujemy Garusem. Garus jest fajny. Admirał Hackett. O, to fajnie. Dobrze. No to idziemy porozmawiać może z Garusem w takim razie. Zobaczymy, czy się da. Gdzie on był? Tu. A dzisiaj zamiast wody truskawkowej to mam jakiś soczek Caprio Multivitamina. Ale taki jakiś słodki. Strasznie. Jednak wolę moją wodę truskawkową.